Spotykamy się z Państwem dzisiaj w niezwykłych okolicznościach. Jesteśmy w Zalesiu Górnym Polska, w Zalesiu Dolnym Polska. Głównym bohaterem dzisiejszego dnia jest Józef Wilkoń. Józef Wilkoń jest osobą, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jedna z polskich ilustratorek bardzo znana, Basiu Czeńska, powiedziała o nim, że jest skarbem naszej kultury i coś w tym jest. To nie jest tylko żart, ponieważ Wilkoń jest też człowiekiem instytucją. Kimś więcej niż tylko twórcą książek, kimś więcej niż ilustratorem, jest też animatorem kultury, prowadzi niesamowite warsztaty z dziećmi. Byłam na takich warsztatach, jest to rzeczywiście zjawisko niepowtarzalne. Z Wilkoniem rozmawia Graszka Lange. Graszka Lange jest grafikiem... Graszka Lange, jeżeli pozwolisz, wszystko to, co mówiłaś, prawdopodobnie jest prawdą, jeżeli to mówi Graszka Lange, a Graszka Lange to jest pierwsza dama polskiej typografii. Nie wiem, co chcesz przez to powiedzieć. Ja wolałabym powiedzieć, że zajmuję się też projektowaniem książek. Ja jestem bardziej grafikiem, w ogóle nie czuję się ilustratorem, chociaż niekiedy robię obrazki do książek. Uczę też, tak jak Wilkoń, uczę ludzi, przy czym ja uczę ludzi projektować książki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przez lata byłam w pracowni Maćka Buszewicza, a teraz prowadzę pracownię ilustracji na tejże Akademii. To są bohaterowie dzisiejszego spotkania. Spotkaliśmy się na okoliczność targów w Bolonii 2021. Zaprosił nas do tej rozmowy Instytut Książki, który też jest instytucją poważną i ma ogromne zasługi w promowaniu książek. Natomiast tak naprawdę ja myślę, że nasza rozmowa będzie dotyczyła, jak się Państwo spodziewacie, książek. Ale też jak to się dzieje właśnie w Wilkoniu. Jak to się dzieje, że pojawiają się takie talenty, które i takie talenty i takie książki, bo to nie jest tylko kwestia talentu, ale też polityki wydawniczej i różnych okoliczności, że pojawiają się masowo takie książki, pojawia się masowo takie zjawisko, że polskie książki znowu po raz kolejny zaczynają być wielokrotnie nagradzane na targach w Bolonii. W tym roku takie nagrody są 3 dla polskich książek. No, widocznie musiało się tak stać, bo był taki czas, przypominasz sobie, tuż po tym, jak żeśmy wrócili do normalności, jak żeśmy się pozbyli komuny, to na rynku naszym zapanowała inwazja trzeciorzędnych, czwartorzędnych publikacji zachodnich i to było straszne. Z Januszem Stannym pamiętam kiedyś, tak żeśmy sobie siedzieli i my mówimy: Janusz, myśleliśmy, żeśmy coś dla Polski zrobili, dla polskiej publiczności. A tu zobacz, popatrz, same pseudo-Disneyo-podobne i tak. No, ale to się musiło, ale to się musiało zdarzyć. No właśnie. Bo takie rzeczy się zdarzają. Po wielu dziesięcioleciach, szczególnie po przecudownym rozkwicie lat 60., 70. w polskiej książce, projektowaniu książek dla dzieci i wydawaniu bardzo pięknych książek dla dzieci, to zawsze działa jak taka amplituda, taki oscylator. Szczególnie... No i trzeba powiedzieć, to akurat lepiej, że ja to powiem, że to się zdarzyło głównie dzięki kilku kobietom, które się wzięły za wydawanie książek i to zaowocowało, i to nie ma dwóch zdań, po prostu odzyskaliśmy pewną równowagę, wróciliśmy do siebie. Książka polska, książka dziecięca ze wszystkimi problemami,
Moim zdaniem ma się bardzo dobrze. Oczywiście myślę, że wiem, co masz na myśli, bo te kobiety, dzięki którym to się wszystko zmieniło, to są wydawcy, ale to są nietypowi wydawcy. To w tym okresie, kiedy ten powtórny rozkwit polskich książek dziecięcych w takim najlepszym wydaniu się zdarzył, powstały jednocześnie, a nawet wcześniej, powstały małe wydawnictwa w Polsce zwane liliputcimi i wszystkie te wydawnictwa jak jeden mąż prowadziły kobiety i prowadzą do dzisiaj. Mało tego, prawie żadne z tych wydawnictw nie upadło, powstają kolejne takie małe wydawnictwa i to one również, tak jak tutaj, druga noga. To są wszystko małe wydawnictwa, które wydają rocznie kilkanaście książek. I to dzięki nim właściwie nastąpił taki, nie bójmy się tego słowa, renesans. Te wydawnictwa to oczywiście wytwórnia, która pierwsza w tym cyklu dostała nagrodę w Bolonii za taką książkę Tuwim, robioną przez młode ilustratorki, nomen omen. Będziemy też jeszcze o nich mówić. A drugie takie wydawnictwo, które ma również ogromne zasługi, wielokrotnie dostawało różne nagrody w Bolonii. W różnych kategoriach, bardzo często za debiuty, to też jest debiut, to jest wydawnictwo Dwie Siostry, również prowadzone przez kobiety. Także ja rozumiem, co Wilką chce powiedzieć. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale niewątpliwie jest to zjawisko. Znaczy to zjawisko, na szczęście jest to żeńskie zjawisko, to nie dotyczy, ja jestem zresztą za kobietami, więc mówię to z przyjemnością, to dotyczy nie tylko wydawania książek, ale zwróćcie uwagę, że przewagę zdecydowaną w pracy nad książką, nad ilustracją, nad typografią, nad wszystkim mają po prostu kobiety w tej chwili. No i to jest, bardzo to się trzyma wszystko kupy. To prawda, powinniśmy tutaj, wiem, że oglądałeś tą książkę, może dalej ją powinieneś oglądać, to jest jedna z moich ulubionych książek polskich, współczesnych. To jest książka Wszystko gra, która dostała główną nagrodę w Bolonii w 2012. To jest książka Marty Ignerskiej. Ale takich kobiet jest oczywiście więcej. To jest również Ola Cieślak, która też dostała jedną z głównych nagród w Bolonii kilka lat temu. Oczywiście te młode ilustratorki, które tutaj, to jest o 8 kobiet, które dostały nagrodę w 2008 i od której też nagrody zaczęła się ta dobra pasa. Tu również występuje Marta Ignerska, Justyna Wróblewska, Górowska, Hanulak. No to jest cały szereg nazwisk, które no pojawiają. Trzeba w końcu jeszcze przynajmniej jedno słowo, męskie słowo, w tym babskim gronie świetnie się znalazł, daje sobie radę i widać go wyraźnie, to jest Jasio Bajtlik. Tak, nie zapominamy o nim. Tak. Również główna nagroda w Bolonii za Typogryzmą. Obydwoje znamy Bajtlika. Znaczy, pod adresem tych dwóch książek akurat masz je w ręce. To są bardzo dobre graficznie książki, przewracaj, ale zwróć uwagę, po prostu to są jak gdyby te same oranże i róże drukarskie. Na przyszłość troszeczkę uważajmy, żeby książka miała swoją kolorystykę, ale to tylko na marginesie, natomiast są świetne drukarsko i świetne
typograficznie i graficznie książeczki. Kolory pantonowe, fluorki tak zwane popularnie, zrobiły się modne, ale tak naprawdę to jest pozorne. Ta książka, na przykład ta książka jest niezwykle estetyczna kolorystycznie. Ona ma tylko taką dosyć obligującą okładkę. Natomiast książka Ignerskiej z kolei operuje bardzo wyrafinowaną skalą barwną. Mam nadzieję, że wszyscy ją znają, bo książka jest naprawdę warta grzechu. To jest książka, Marta jest świetnym rysownikiem, bo ona nie jest właściwie ilustratorem. Ona jest według mnie świetnym rysownikiem. To jest to samo prawie, to znaczy no, na pewno się to zbiega. I to jest rzeczywiście bardzo dobrze zharmonizowane, bardzo związane. Ale te książki to nie są tylko książki ilustratorskie. Prawie wszystkie te książki, a raczej bym powiedziała nie prawie, wszystkie te książki to są książki zaprojektowane. To nie są książki, których zrobił ktoś obrazki i dołożył typografię, to są koncepty książkowe. To jest to, czym my wygrywamy te targi w Bolonii, co się w ogóle rozprzestrzeniło jak pożar. Bo odkąd takie książki się pojawiły, to one coraz bardziej dominują teraz na rynku. Chyba zauważyłeś to. To są takie koncepty książkowe, jak chociażby kolejna nagrodzona książka w Bolonii, co z ciebie wyrośnie, Mizielińskich. Mizielińscy również w tym roku dostali główną nagrodę w Bolonii, przepraszam, wyróżnienie w Bolonii za komiks. I tak naprawdę ta książka dostała tą nagrodę w Bolonii, mam wrażenie, nie tylko za to, że jest komiksem. Ona pozornie jest komiksem, ale tak naprawdę ona łączy w sobie wiele języków narracji książkowej. Jednym z nich jest oczywiście komiks i on dominuje tutaj, ale łączy też w sobie klasyczną ilustrację, grawiury, takie rysunki stylizowane na grawiury. Niektóre z nich bardzo, naprawdę bardzo piękne, ale też takie rysunki, które nam się jednoznacznie kojarzą z atlasami, w których umieszczane są właśnie tego typu ilustracje. Chwała ilustratorom za to, że umieli idealnie zorkiestrować te różne, naprawdę bardzo różne style. Bo język książki obrazkowej oczywiście udźwignie takie połączenie różnych typów narracji, ale jednak te zupełnie odmienne, wydawałoby się, style udało tu się tak bardzo szczęśliwie pożenić w tej książce. No ale Mizielińscy nie od dziś robią książki, które są książkami bardzo koncepcyjnymi i takimi nowymi trendami w projektowaniu książek dla dzieci. Są to zupełnie nowe propozycje. Tak, taka dydaktyczność w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Jest to taka scalona wiedza, mała wiedza dla małych. Mała wiedza encyklopedyczna. I tak jak żeś mi to demonstrowała, tak widzę po prostu siebie jako smarkacza, że się po prostu tutaj z tym wszystkim uzupełniam w tym, co się dowiaduje o świecie. To nie jest łatwe. Stąd ta zaleta, że to jest po pierwsze scalone, zharmonizowane, a jednocześnie sprowadzone miejscami do detalu, gdzie się można dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć o świecie, o przyrodzie, o życiu, o wszystkim. Tak, ale fajne jest też to, co ty powiedziałeś. To nie jest tania dydaktyka. Te książki są rzeczywiście atrakcyjne i one rzeczywiście bardzo wiele mówią o współczesnym świecie. I one mówią takim językiem, który jest komunikatywny dla dzieci, ale też dla rodziców, bo te książki przecież bardzo często są konsumowane przez dzieci razem z rodzicami. I ja mam wrażenie, że to bogactwo, właściwie nie tyle informacji, bo to nie są tylko informacje, to jest bogactwo pewnej wizji świata, która pojawia się w takich książkach. No bo wróćmy chociażby do tej książki Wszystko gra. To jest książka o tym, to jest książka o dźwięku, to jest książka o tym, ale też o tym, jak funkcjonuje orkiestra, jak wygląda w ogóle koncert, jak on się zaczyna. Jak on się zaczyna od publiczności, o tym, jak orkiestra robi próbę, jak robi przymiarkę, jak słychać poszczególne dźwięki
te uosobienie, personifikacja wręcz, wizualizacja dźwięków poszczególnych instrumentów jest niezwykle synergiczna, jest niezwykle też urodziwa i taka muzyczna. Więc chciałem tutaj wtrącić taką myśl, ja tak to widzę, że w tym polskim sukcesie od dawna, kiedy zaczęło się mówić o polskiej książce, nawet się mówiło o stylu polskiej książki, o polskich osiągnięciach, nie tylko zresztą w książce, w plakacie, w innych dziedzinach, to spojrzenie na Polskę tutaj się uzupełnia, to wraca. To ma duże znaczenie, bo dydaktyzm w moim odczuciu, tak jak ja to wyniosłem wtedy, kiedy zacząłem pracować na Zachodzie, dydaktyzm, a wręcz infantylizm był zjawiskiem dla mnie bardzo przykrym i niebezpiecznym. Dlatego ja w pewnym momencie po prostu odrzucałem teksty. Powiedziałem, że tego nie będę ilustrował. Na szczęście potem dzięki temu powstało szereg moich książek po prostu z dobrymi tekstami również na Zachodzie. Ale myśmy nigdy nie mieli do czynienia z takim infantylizmem i z takim dydaktyzmem, a wręcz tutaj po prostu ta dydaktyka ma swój jakiś taki polski sens. To jest taka kiedyś za głębokiej komuny mieliśmy ciężkie życie, wiadomo, szlak to trafił, chwała Bogu, ale jednocześnie trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to ma swoje korzenie w komunie. To wyrosło całe pokolenie profesjonalistów, którzy się zajmowali książką. Wszyscy redaktorzy ówcześni, czy redaktorzy wydawnictw plakatowych, czy wydawnictwa książkowe, to byli ludzie, którzy się utożsamiali z nami w naszych wysiłkach, w naszych marzeniach, żeby to, co robimy, było piękne pomimo tej cholernej komuny. A my nie musimy narzekać, bo powiedzmy, prawdziwe kłopoty w komunie to mieli pisarze. I ta cenzura to już to łapę się czuło. Ale myśmy mieli wolność i to, cośmy najlepszego od siebie zrobili, to także dzięki tym redaktorom. To było polskie. To, ja miałem potężne problemy w tym, co mi tam powiedzmy dawano. Te zbliżenia klasyków, te adaptacje Robinsona i innych, to jest niemożliwe. To, no właśnie, tamta dydaktyka na szczęście nas nie dotyczy. A teraz niespodzianka być może dla niektórych, taka porcja informacji, że większość osób nagrodzona w Bolonii to są studenci i absolwenci, właściwie większość jest absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafika. Oni wszyscy opuścili pracownię wykształceni w projektowaniu książki, opuścili pracownię Buszewicza albo Majewskiego. Ola Cieślak, Marta Ignerska, Mizielińscy, Bajtlik, to są wszystko absolwenci naszego wydziału. I pytanie jest, skąd to się wzięło? Dlaczego to jest takie masowe zjawisko? Oczywiście ja uważam, że korzenie tego wszystkiego tkwią w latach 60., o których tutaj żeśmy rozmawiali, nawet bym powiedziała głębiej 50. Być może nawet możemy się udać do Temersonów, czyli do czasów przedwojennych, do lat 30. Ale tak naprawdę ten gigantyczny rozkwit polskiej szkoły ilustracji w latach 60. i 70. według mnie odegrał ogromną rolę w tym, jak wygląda dzisiaj polski rynek książki, bo to są autentyczne korzenie. My, jako pedagodzy, wychowaliśmy się na tych książkach. Dla mnie to był chleb codzienny, stanny,
Wilkoń, Butenko, Strumiło, Zamecznik. To nie są nazwiska, to są osoby i konkretne książki. Ale my również, my jako pedagodzy i nauczyciele tych młodych ludzi, według mnie przekazujemy taką pałeczkę, taką sztafetę fascynacji tymi książkami z lat 60. Ja osobiście co roku prowadzę wykłady i pokazy tych książek z lat 60. Co roku książki Opowieść o mamutku. Po prostu to jest moja jedna z najukochańszych książek dzieciństwa i dorosłości. Książki Zamyczników, Strumiły, Butenki, kolejne Wilkonie. Te książki są przez nas pokazywane młodziakom, ale nie tylko pokazywane jako książki muzealne. My analizujemy wasz warsztat, staramy się dowiedzieć, jak to zostało zrobione, jakimi środkami to zostało osiągnięte, dlatego że te środki, którymi wy to opowiadaliście, były w moim odczuciu niezwykle współczesne i niezwykle żywe. To nie jest jakieś zjawisko muzealne, to jest głęboko znajomość opowiadania historii dzieciom. Ty zresztą, Wilkoń, jesteś mistrzem opowiadania historii dzieciom o dowolnym zwierzątku i o dowolnym zjawisku. O kotach. Jeszcze Graszka chce ci na sekundkę przerwać, żeby wrócić do skąd się to wzięło. Żeby wiedzieć naprawdę skąd się to wzięło, to powiedzmy współcześni pedagodzy, o których mówiłaś, którzy wydali tych zdolnych młodych, to są uczniowie Tomaszewskiego. Trzeba uczciwie powiedzieć, że Tomaszewski to był taki fenomen polski, nie tylko w twórczości, ale w dydaktyce tej, w nauczaniu po prostu problemów związanych z twórczością nad książką, nad plakatem. Ta szkoła myślenia, to przygotowanie się do podjęcia decyzji, że coś się ilustruje, że się robi plakat, to wszystko po prostu to jest także polska szkoła po prostu nauczania. To Zamecznik dał przykład, Stasio Zamecznik, w Czytelniku wydał książkę Czary i Czarty, które były po prostu na swój czas nagrodzone zresztą przez nas przykładem pięknego rozumienia typografii. Ty, jak ja powiedziałem, że jesteś pierwszą damą w typografii, to ty powiedziałeś... A ja powiedziałam, że Zamecznik to mój Bóg. Dobrze, ale ja chcę powiedzieć, że czasy, kiedy po prostu typografię kojarzono niemal wyłącznie z literą, te czasy minęły. Typografia dziś to jest prawie wszystko związane z książką. Dobra. Tak, no ale więc... to, co ty powiedziałeś, co jest z mojego punktu widzenia kluczowe, to jest to, ty użyłeś określenia, że to jest szkoła myślenia. Ja uważam, że to jest kluczowe, bo ta szkoła myślenia się przejawia w myśleniu i naszym, i naszego pokolenia. Ta szkoła myślenia, którą ukształtował Tomaszewski, do którego generacji ty również należysz, i tego typu myślenia całościowego, nie tylko o plakacie, ale o książce, w ogóle o myśleniu o projektowaniu graficznym jako tworze całościowym. To jest pewna rzeczywiście szkoła myślenia i ona na Akademii Sztuk Pięknych panuje do dzisiaj. Wszyscy ci pedagodzy przejęli ten sposób podejścia do rozwiązywania problemów związanych i z książką, i z wszelkim typem projektowania, przejęli, tak jak powiedziałeś, od waszego pokolenia. Na Akademii Sztuk Pięknych rzeczywiście Tomaszewski bardzo ukształtował pokolenie pedagogów, które teraz uczy, ale ja mam wrażenie, że
to się przesącza. To jest jak skały i gleba, że te umiejętności, te podejście i ten sposób myślenia przesącza się do tych współczesnych książek. I czy ty tego tak nie odczuwasz? Bo to jest, oczywiście one są zupełnie innymi środkami opowiadane, są oczywiście inny rodzaj świata teraz istnieje, ale niemniej jednak ta struktura myślenia się powtarza. No tak, no to jest ciągłość. Zwróciłem specjalnie na to uwagę, cieszę się, że to widzisz podobnie. To są zasługi takich ludzi jak Tomaszewski, jak Zamyślik i inni, którzy byli przed nami. Ale to się składa na ten polski sukces w książce, żeby tylko w książce, w plakacie, ale żeby tylko w filmie. Tak. Penderecki, Tomaszewski, ten drugi od Wrocławski, od baletu, od i tak dalej, a już nie mówię o kantorze wspaniałym czy Grotowskim. To był jakiś dziwny czas. Wracam do tego, bo to jest jakiś fenomen. Ja mówię, że to sama natura, że przyroda w jakimś sensie, w jakimś sensie po prostu wspomogła, nagrodziła Polskę za tą ofiarę jej wojenną, ogromną, niewspółmierną do innych i te straty kolosalne, jakie poniosło nasze społeczeństwo. Że potem się, że ten zastrzyk tej energii, nie wiem, z kosmosu, z czegoś wspomógł Polskę, że to tak powszechnie zaowocowało. To jest zdumiewające. To są takie, jakby w panu Tadeuszu, czasy wielkiego urodzaju. Tak, coś w tym jest, co mówisz, ponieważ to zjawisko było interdyscyplinarne. To nie obejmowało tylko projektowania książki, pisarstwa, sztuk wizualnych, ale naprawdę wszystkie dziedziny. Ty już wymieniłeś, no nie będziemy tutaj mówić o reżyserach filmowych, o Wajdzie, o reżyserach teatralnych, ale to jest rzeczywiście taki boom i stąd w ogóle pojawiły się też te określenia. Polska szkoła filmowa, Polska Szkoła Plakatu, ale też Polska Szkoła Ilustracji i Polska Szkoła Książki Obrazkowej, bo ten fenomen już został nazwany i już o nim są książki. Już są książki, które pokazują, jak te przecudowne książki wszystkim znane z dzieciństwa znajdują echo i odzwierciedlenie w zupełnie współczesnych książkach. Ta książka ma taką strukturę, że po lewej stronie są mistrzowie, a po prawej mistrzowie, ale zupełnie współcześni, niekiedy bardzo młodzi. A jak to zaowocowało, to ci powiem. Jak zacząłem w 1962 roku robić coś we Francji, to myślałem, że się po prostu... Byłem pełen depresji, czy ja sobie z tym wszystkim poradzę, bo cokolwiek zrobiłem, tak, dobrze, bardzo dobrze, ale czy mógłby pan tutaj tak troszeczkę dodać koloru, żeby... A wszystko to dlatego, że we Francji wtedy ilustracja, co to dużo mówić, niestety, to jest prawda, przypominała opakowanie do czekolady. To była taka słodziutka ilustracja. A teraz, a potem Francuzi nagle po prostu, widocznie po prostu to zaowocowało i z tej strony, że przejęli to, myśmy, oni w latach potem późnych, 80., 90., wybuchnęła taka inwazja, jakaś malarskość niebywała, jakaś swoboda, francuska swoboda. W tym samym kraju, w którym ja nie mogłem sobie poradzić i dlatego po roku po prostu się przeniosłem na rynek niemiecki, bo tam
moim zdaniem się nie dało. No. Ale wróćmy, znaczy nie wróćmy, bośmy ciągle już tego nie opuścili, bo nie wiem, czy wiesz, ci sami Francuzi również obecnie mają zakrętkę i bardzo chętnie wydają te właśnie książki. Bo to jest bardzo związane z targami w Bolonii. Ja pamiętam, jak wydawnictwo Wytwórnia i Memo, które wspólnie wydały reprint tej książeczki, który wygląda tak, zresztą bardzo pięknie wydrukowany i bardzo staranny edytorsko. Ja pamiętam, jak Wytwórnia i Memo zachwycone w ogóle tą książką, jak myśmy pokazywały z Magdą Kłos z Wytwórni, pokazywały tą książkę szefowej Memo, to tak, kolejka, jak wiadomo, ponieważ wszyscy wiedzą, jak wygląda czas na targach, wszyscy są umijeni na godzinę i tak są gigantyczne kolejki, a myśmy spędziły godzinę oglądając twoją książkę, tą książkę, tą cudowną książkę o mamutku. O, zobacz, te same kolory. Mniej różowe. Tak, ale bardziej szlachetne. Ale zobacz, że coś w tym jest. Ta książka jest niezwykle współczesna. Niezwykle współczesna w sensie i użycia koloru, i tego sposobu rysowania, tych metafor, ale też przepięknych charakterów zwierząt. I jak ja, myśmy pokazywały tą książkę, to kolejka ludzi umówionych z szefową rosła, a myśmy już tylko rozmawiały o tym, w jakiej serii, bo Memo ma taką specjalną serię reprintów i książek, do których również należy Lebiediew. Tam są sami mistrzowie, Stanny. Później to samo Memo wydało malarza rudego jak cegłę Stannego w tej samej serii. Ale te książki nie bez kozery się tak podobają, dlatego że one są w jakimś sensie uniwersalne. Ja to nazywam, że one są współczesne, ale one są uniwersalne. To, że ty się nie ograniczasz do cudownych charakterów zwierząt, tylko ty przywołujesz obrazy z Lascaux, to jest dokładnie to samo, co robią współcześni projektanci. To nie jest infantylizowanie dzieci za pomocą przyjemnych obrazków, tylko to jest pokazywanie rzeczywiście całej złożoności świata. I ty to pokazujesz w sposób mistrzowski, z jednej strony kształtując takich bohaterów jak mamutek, a z drugiej strony z taką lekkością i dezynwolturą przemieszczając się do jaskini Lascaux i robiąc eksodus zwierząt. I ja uważam, że to jest również ta szkoła, o której my tu mówimy. To, że te książki są dlatego do tej pory żywe, że one nie opowiadają tylko takich miłych historyjek. One starają się pokazać świat i to z punktu widzenia autentycznie twórcy, całego jego bogactwa, złożoności, również złożoności i głębi kultury, w której my się znajdujemy. To ten malmutek. Zresztą do cudownego tekstu Wiktora Boroszewskiego. Nie masz czerwonego, to weź niebieski. Jak masz, nie masz niebieskiego, fioletowy też może być. I chodzi o to, że powiedzmy używanie kolorów jest sposobem, to całkowicie kolor zastosowany absurdalnie zmienia ekspresję. Jest zaskakujący, odkrywczy. Daje graficzność, zachowując informacje, przekaz, to cudowną grę abstrakcyjną. No więc to akurat to się cieszę, że to tak wyszło, żeś pokazała te różowe i żółte mamutki, niebieskie tak, mamutki. Ale Stanny robił dokładnie to samo. Robił dokładnie to samo. To jest okres jego najpiękniejszych książek. Taki skrót, sorka, że ta książka się rozpada, ale oczywiście ją znasz, bo każdy ją zna, również z reprintu, który się ukazał, ale to jest też całościowe myślenie, gdzie typografia nie jest spychana na margines, ona jest takim samym uczestnikiem tej zabawy i opowieści i tej gry kolorów, form, znaczeń.
ona tutaj jest wiecznie żywa, tak samo jak w twojej książeczce. To nie są bardzo często w książkach, szczególnie zagranicznych z tego okresu, typografia jest kamieniem u nogi, a niekiedy u szyi wręcz książki. A tutaj ona jest takim muzycznym motywem, który idealnie dopełnia to wszystko, co się dzieje w książce. I ja mam wrażenie, że to również jest kolejny punkt programu, który powoduje, że młodzi ludzie z rzeczywistym zainteresowaniem oglądają te książki i kupują te reprinty, bo te reprinty naprawdę ukazują się w bardzo dużych nakładach. Ja tu jeszcze jest... Argumentem i takim słowem, które tutaj, to jest ta dźwięczność książki naszej, kolorystyczna dźwięczność. I ta siła. Muzyczność, kolor i muzyka i dźwięczność. Ale ja mam tu jeszcze jeden przykład. To jest prześliczna książka Stannego z tego czasu. Tak, ale zobacz, tu jest jeszcze jedna książka, gdzie ty też taki kolor, tak używasz koloru. To jest książka z lat 70. Późniejsza, tak. Późniejsza, tak, ale to ona... samo zagadnienie. Dokładnie. Po prostu kropka, punkt, linia jako element budowania obrazu. Ale też ten kolor. Zaproponowana dzieciom. Ale ja podziwiam to, jak ty idealnie angażujesz przestrzeń, całą przestrzeń książki. Tu nie ma właściwie podziału na typografię, chociaż wydaje się, że ta książka ma stałą stronę na typografię i stałą przestrzeń na ilustrację. Ale tak naprawdę za pomocą tego koloru tak idealnie angażujesz tą przestrzeń typografii, że właściwie my jako odbiorcy, a przynajmniej ja jako odbiorcy, w ogóle nie czuję rozziewu między martwym, wydawałoby się, tekstem, podczas gdy ta przestrzeń tekstu idealnie włącza się w tą grę, w tą opowieść. Ona żyje tak samo jak... Przy okazji tej książki, Graszka, jeśli można, to jeszcze dodajmy... co ja podkreślam, akurat ja, ale nie tylko ja, tylko Boratyński, tam Strumiło i jeszcze cała gromada innych ludzi, ilustratorzy, to są malarze z wykształcenia i wpływ malarstwa na to, co działo się w latach 60. i 70. w grafice, był nie do przecenienia. To jest to... wkład malarstwa w rozumienie, wkład myślenia obrazowego i malarstwa w rozwiązania graficzne. To są dowody. No tak, no właśnie. I mało tego, też te inspiracje, te bogate inspiracje, to jest książka Strumiły. I znowu się pojawia taki motyw, że to nie jest tylko książka do dzieci. Oczywiście to jest książka dla dzieci, ale ona jest opowiadana w bardzo taki... dorosły sposób, który uwzględnia inspiracje kultury tego regionu, kultury, sztuki, a nawet archeologii. To jest książka, nazywa się Dzieci pustyni Gobi i rzeczywiście pokazuje, jak mongolskie dzieci idą do szkoły na wielbłądach, ale jednocześnie pokazuje sztukę tego rejonu. To jest dokładnie ta sama sztuczka, którą ty robisz w Mamutku. I ta sztuczka bardzo często, sztuczka w moich ustach to może brzmi jakoś... Dobrze, niech sobie będzie sztuczka. Bo my jesteśmy magikami. Chwycik, no tak. Tak. Bawimy się, tak. To jest magia. To jest magia, ale to wychodzi z dobrej szkoły. I ja mówię, że to wychodzi z dorobku naszego malarstwa, naszej pedagogiki, również malarzy. Coś z tego jeszcze jest z mojej szkoły, tych Pronaszki, Rzepińskiego i innych. To owocuje. I dobrze, żeśmy już o tym słowo powiedzieli. Ta malarskość, to słowo nie pojawiło się to przez przypadek. Wilkoń jest, dlatego ja zacząłem, sorka, że tak kręcę, ale to wygląda tak. Wilkoń jest znany jako ilustrator, ale
Co to znaczy w ogóle ilustrator? Wilkoń jest pełnoprawnym malarzem i to nie jest epizod w jego sztuce. Wszystkie jego dzieła to są dzieła sztuki wysokiej. To są obrazy, to są grafiki, ale to też są rzeźby. To on zaimplementował i wprowadził zjawisko trójwymiarowych obiektów rzeźbiarskich do ilustracji, do książki dziecięcej. To jest w ogóle zadziwiające w ogóle zjawisko i ja mam wrażenie, to się stało tak z biegu, tak jak Wilkoń w biegu wprowadził Lascaux do książki dziecięcej i te figury koni z Lascaux idealnie się zrymowały z jego figurami koni, które występują w Iwie i Finecie, we wszystkich jego wcześniejszych książkach. To jest jak rym. To jest jak rym w poezji albo jak taki motyw w malarstwie. I to samo działo się z tymi twoimi obiektami rzeźbiarskimi. To tak samo z marszu nagle wprowadziłeś je do przestrzeni książki i one tam już zamieszkały w sposób oczywisty, tak bym to nazwała. Tak, to jest jak gdyby zmiana, powiedzmy, środków w warsztacie, zmiana warsztatu. Zawsze chciałem po prostu zmieniać, to może jest miejscami, na pewno sam dochodziłem do wniosku, że chyba troszkę przesadziłem z tym wciskaniem malarstwa do książki. O nie, bo ja mam więc tutaj przykład. I potem się dlatego, wiesz, jak już widziałem, że nic, tylko te pełnoobrazowe przedstawienia, to potem te mamutki i to pokaż, że potrafisz też tańczyć jak szancer po książce. Proszę. Ale mówmy też od czasu do czasu o takich ludziach jak Szancer, który pierwszy nauczył tańca po książce. Ja wolę mówić o wpływach malarstwa wczesnorenesansowego w postaci złotych motywów i użycia koloru, dokładnie tak jak wczesnorenesansowe obrazy używają złota, to ty tak używasz złota w swoich książek i to są naprawdę obrazy. To nie są, to są pełnoprawne obrazy. Zobaczcie, jak działa ten ukwiał i jak działa w ogóle kompozycja, Graszka, ruch tych rybek. Od średniowiecza wiadomo, że jak się złoto posadzi przy błękicie, przy czerwieni, tak, to błękit dopiero wtedy dźwięczy, także. Tak, ale w tym celu to trzeba wymyślić też taką książkę. O, no tak. To jest ta ultramaryna, która powoduje, że złoto dźwięczy, ale też te cudowne alonże, które otwierają przestrzeń, ale to jest czyste malarstwo, to nie są żadne ilustracje, to są żywe obrazy. Ale znowuż uważaj, bo ty tak mówisz, jakbyś wierzyła w to, że ilustracja to by było coś gorszego. To nie jest kwestia gorszego, to jest, według mnie to nie jest słowo, właśnie które... Właśnie ilustracja to jest ten sam poziom, ona po prostu miała tą swoją tradycję rozumienia. Dzisiaj dla mnie nie ma dwóch zdań, że to jest ta sama sztuka. Tomaszewski miał to do siebie i jego zasługi polegały na tym, że myślenie typograficzne, że myślenie książkowe, myślenie graficzne stało się po prostu tak istotnym, jakbyśmy budowali, pracowali jako malarze przy obrazie. Tak, ale on też wprowadził to, co ty wprowadzasz. On żenił różne warsztaty, różne stylistyki. On równoprawnie używał grawiur obok szkiców malarskich, typografii jako elementu obrazu. No to i on to wszystko wprowadził. I użytkowości nadaliśmy nowe, dobre znaczenie. To prawda. Tutaj mamy kolejną nowe znaczenie użytkowości. To są te ilustracje, które są rzeźbami. Patrzcie, jak one działają. To jest coś niezwykłego, jak metalowe owady, bardzo duże, one często są metrowe albo nawet ponadmetrowe, działają jako w ogóle takie obiekty, a jednocześnie rym
postaci, tu mamy rzeźbę, a tu mamy gwarz jelenia, którego dopadają psy podczas polowania, one są dokładnie tak samo traktowane. Tak samo przestrzennie, a jednocześnie malarsko. To są twoje, ja celowo pokazuję ten katalog, bo on pokazuje, jak bogaty jest ten warsztat i jak ty się nie boisz łączyć elementów grafiki i takiego graficznego myślenia z malarstwem, a jednocześnie rzeźby. Tu znowu mamy złoto w malarstwie, a jednocześnie mamy tutaj te obiekty w postaci arki i takie gigantyczne aranżacje rzeźbiarskie, bo to nie są tylko pojedyncze zwierzęta, tylko to jest taka gigantyczna aranżacja rzeźbiarska, która była zresztą eksponowana w Narodowej Galerii Sztuki w Zachęcie. Ale jako jeden z elementów tego, to była cała wystawa poświęcona twojej twórczości i różnych jej meandrom, różnym technikom, ale ta arka to było coś w rodzaju takiego zwieńczenia. Ona była nie tylko pokazywała twoje możliwości jako rzeźbiarza, ale też jako taki aranżacji. Było to przesłanie, tak. To widać od czasu do czasu, że mam kuku na muniu na punkcie przyrody, na punkcie przetrwania, na punkcie po prostu edukacji w tym kierunku, żeby człowiek wreszcie zrozumiał, żeby szanował środowisko. I nagle te zwierzęta wsiadły na arkę. Wsiadły na arkę i jest to jakiś rodzaj przesłania. Cieszę się, że ona tam w Radziejowicach usiadła, zakotwiczyła, dobrze jej tam jest. Bo ja mam wrażenie, że w ogóle te wszystkie twoje opowieści o zwierzętach to nie są tylko takie opowieści, przygody, takie jak to się pokazuje dzieciom. Często ty pokazujesz w bardzo zaskakujący sposób świat zwierząt pod każdym względem. Zarówno takich zwierząt, które są nam bliskie, jak kotów, tutaj oczywiście Rosalinda i koci wymarsz, gdzieś on się zgubił. No nie wiem, gdzie teraz jest. Katzenausflug, tak? Tak, był. Ona tu będzie wydana w... również przez jedną z wydawczyń w Polsce. Pewnie wyjdzie w tym roku. Jeżeli chodzi o zwierzęta, Graszka chyba jednak jakiś maleńki mój sukces, te 4 czy 5 książek o wilkach, żeby naprawić tak. reputację w myśleniu. Przecież pamiętasz, znaczy ty nie pamiętasz, ale pamiętam, że jak ktoś przyniósł łapę, ogon wilka, to dostawał 1000 złotych. Więc, a jak się teraz wilki mają? Bardzo dobrze. Ale już się komuś to nie podoba. Nie do końca. Panom myśliwym. O panowie, już tak nie będzie. Już tak nie będzie. Wilki się mają dobrze, chwała Panu Bogu. Ale wiesz, ja mam wrażenie, że ty tak samo się pochylasz nad wilkami, jak nad kotami, jak nad małpami. No zgoda, po prostu autentycznie. Zgoda. Ty się przyglądasz zwierzętom, ale nie tylko ich urodzie zewnętrznej, tylko ich miejscu, jakie zajmują w naszym świecie. I jasne, się to zmienia. Są nasi mniejsi bracia. Ja absolutnie jestem przekonany, im bardziej się przyglądam i często widzę, jak myślą zwierzęta bezwzględnie. Myślą, to są nasi współ... Ale ja widzę, że ty wiesz, jak one myślą, dlatego że ta Ruda, która jest bohaterem książki, za którą zresztą dostałeś nagrodę w Bolonii, bardzo poważnej i bardzo nobilitującej, w roku... Jakieś tam lata, późno 60. chyba. 70. Nie, w 80. chyba. Aż tak. Wydaje mi się, że w 80.
ale niemniej jednak wtedy takie myślenie w ogóle o kotach, takie pokazywanie ich jako osób, bo to nie są koty, oczywiście one są zwierzętami, ty w ogóle w żaden sposób nie infantylizujesz ich w taki sposób, jak zwykło się infantylizować zwierzęta w książkach dla dzieci, ale one są rzeczywiście osobami, one mają charaktery i mają swój los, ale los, na którym one mają wpływ, również mają swoje portrety. Ja tą książkę, ona była w Polsce wydana w jakichś latach 90. Ja ją uwielbiałam, naprawdę. Tutaj ta oczywiście... ruda, co poszła w świat o własnych siłach, mimo że była inna całkowicie. Tak. Zamiast łapać myszy, to się z nimi bawi w teatr. A potem jakiś pop występ jej powinien się ukazać. Czekaj. No to byłam. Poszła w świat. Już. O, teraz idzie. Tak, poszła teraz w świat. Teraz idzie, czekaj, i gdzieś tam powinna, powinna wystąpić jako gwiazda rocka. O, proszę, o, 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 proszę. To. Rock and roll. Moje czasy, rock and roll. Ale te zadziwiające rozwiązania losu zwierząt u ciebie w postaci Leopantera, bo to też jest taka opowieść, która ma totalnie niekonwencjonalne zakończenie. No białe z czarnym może współżyć, tak. Ale też tak ta Rosalinda też ma takie przesłanie, taką metaforę. No bo jest inna. Bo jest inna, ale też prowadzi inne życie. W ogóle te twoje zwierzęta mają swoje autentyczne życie. Ja zauważyłam, że w książkach o zwierzętach praktycznie ludzie nie występują. Tak, światy są immanentne, one istnieją same w sobie. Nawet jeśli ludzie tu się pojawiają jakoś w tekście, to oni jakoś mają mały wpływ na losy. Ja odwróciłem relacje zwierzę-człowiek w literaturze, w twórczości, bo się od początku z Lafontenowskim nie zgodziłem, że głupi jak osioł, uparty jak osioł. Odwróciłem sprawę po prostu. Że... Ale też ta twoja uroda tych wszystkich zwierząt, bo one naprawdę, większość twoich książek, nawet jeśli nie jest poświęcona tylko wyłącznie zwierzętom, to one się zawsze pojawiają. Konie, psy, które towarzyszą człowiekowi, ale też takie zwierzęta, do których ja nigdy bym w życiu nie pomyślała, że mogą zostać samodzielnym bohaterem książki. Uwaga! A! Cudownie, żeśmy wznieśli tutaj taki stos. Takim bohaterem książki u ciebie, i to niejednokrotnie, zostają nietoperze. Pamiętam pipistrelli, ale jak zobaczyłam tu lulę, Talulę, no bo ona ma nietypowe imię. I cały jej wdzięk, ale też taką ponurość tej książki. Bo ta książka z jednej strony jest bardzo wdzięczna, ale tonie, no, życie nietoperzy jest zanurzone w mroku. I to, jak ty pokazujesz, nawet za pomocą tych gotyckich liter, też ten gotycki charakter tej książki, no to jest coś naprawdę niezwykłego. Ja pamiętam też, jak kiedyś mi dałeś tą książkę o nietoperzach pipistrelli, no to ja byłam zachwycona, jak ty pokazujesz tych bohaterów, ich środowisko. Wiesz, mnie po prostu od dziecka pamiętam zachwyt. Marzyłem o tym, żeby to wziąć do ręki. Potem mi się raz u dziadka zdarzyło, że w piwnicy takiej lodowni udało mi się złapać nietoperza, wziąć go, akurat mnie ukąsał, nieźle zresztą, i się przyjrzałem, bo to jest fascynujące. Nietoperz jest fascynującym zwierzątkiem. Wiem, bo mnie też zafascynował, bo kiedyś znalazłam nietoperza za okiennicą taką, gdzie on już zaczął zimować. I w ogóle jego uroda, taka zupełnie księżycowa, ale ty pokazujesz ją w tak niesamowity sposób. Na przykład te wiszące i ta przestrzeń, w której one wiszą, to jest coś w ogóle niesamowitego, jak ty za pomocą takich
plam zupełnie abstrakcyjnych pokazujesz konkretne, bardzo żywe zwierzątka. Ale tą sztuczkę to ty wielokrotnie stosujesz. Niemniej jednak lot nietoperzy, tu jeszcze wykreślony za pomocą linii dodatkowych. Ale też znowu ta synergia... Wiesz, że one mogą latać w ciemności, gdzie są porozpinane nici, sznureczki, ponieważ mają taki precyzyjny narząd... echolokacji. Tak. Czulszy od radaru. No on właśnie działa tak jak radar. Ten zmysł echolokacji nietoperzy pozwala im nie tylko poruszać się w takiej przestrzeni, właśnie jak powiedziałeś, bardzo zagęszczonej, ale też polować w ciemności. Ale podobno naukowcy stwierdzili, że ten zmysł nietoperza są jeszcze bardziej zbudowane w sposób skomplikowany. Jeszcze nie stwierdzili ostatecznie, na czym to polega, bo to nie tylko jest echolokacja, to jest jeszcze jakoś wzbogacone. Niemniej jednak sam wygląd nietoperzy, ty w ogóle lubisz takie zwierzęta niesamowite. Nie wiem, czy widziałeś film o tym, jak trzeba polubić ośmiornicę. Jak się człowiek zaprzyjaźnia z ośmiornicą. Ty wyraźnie jesteś prekursorem takiego traktowania zwierząt, innego traktowania zwierząt. Nie tylko miłe koty, bo u ciebie koty nawet nie są miłe. U ciebie koty też są niekiedy brzydkie, zapuszczone, przestraszone. Z kolei wilki, które mają złą opinię, miały przynajmniej złą opinię, to u ciebie są sympatyczne, przyjacielskie i towarzyskie, a z kolei te zadziwiające zwierzęta, które naprawdę ich fizyczność jest nawet zadziwiająca, ich zmysły są inne, to ty znowu nie boisz się przywoływać tych zadziwiających... Proszę. To są same niespodzianki. Tarantula. To są same niespodzianki. W książkach dla dzieci nie występują tarantule jako główni bohaterowie, ośmiornice i nietoperze. Ale wiesz o tym, że ta książka jest kryminałem. W związku z tym mroczność jej jest zamierzona, ponieważ ja wykonałem zadanie. Taki był tekst, to jest kryminał dla dzieci. Tak, ale w kryminałach dla dzieci zazwyczaj i tak stosuje się zmiękczoną wersję wydarzeń. Ty w żaden sposób niczego nie zmiękczasz, tylko podkręcasz nastrój. Ja jeszcze dowiedziałam się, że ta książka, i mam tutaj niespodziankę, powstała w ogóle jako gotowa przestrzeń książkowa, jako makieta książkowa. To wszystko, czego odzwierciedleniem jest ta książka, znajduje odbicie w tych cudownych obrazach, które tu są gotowe. To jest książka gotowa. Ty myślisz całą przestrzenią i całą narracją obrazami. Za 2-3 razy mi się zdarzyło w ogóle tak zrobić książkę. Tak, ja też widziałam te twoje makiety i to jest rzecz fascynująca, bo niektórzy do tej pory, szczególnie w erze komputerów, projektują książki jako płaskie rozkładówki, które w ogóle ta przestrzeń w książce nie jest zbudowana. Ona się nie przesuwa w taki sposób, jak tutaj u ciebie się przesuwa przed naszymi oczami. Otwierają się kolejne epizody, tylko ona jest w ogóle kulawa, w tym sensie, że obecni projektanci książek bardzo często myślą tym, jakie myślenie pozornie myślenie o książce wymusza komputer. Te płaskie rozkładówki, które ze sobą nic nie mają wspólnego. Dlatego dla mnie fascynujące jest, że człowiek, który do tego stopnia włada przestrzenią książki i jej bohaterami, być może dlatego ty tym tak świetnie władasz, że robisz właśnie to, konstruujesz nie sztuczne przestrzenie, tylko te rzeczywiste przestrzenie. Dlatego ten sposób opowiadania obrazami jest do tego stopnia zintegrowany z obiektem książkowym. No może to właśnie tu jest przykład na to, że wyprowadzam te rzeczy z malarstwa. A wiecie, jak Wilkoń zrobił tą okładkę? Dzisiaj się dowiedziałam. Tu jest tajemnica. To jest papier taki marmurkowy, on już jest bardzo wytarty, ale Wilkoń zobaczył w nim nietoperza i wydobył go za pomocą
dużego pędzla i negatywu. Zamalować czarne niebo i jasna główka nietoperza sama w sobie wychodzi. To jest właśnie to, jak ty jesteś w stanie zobaczyć urodę takich w ogóle, i taką nietypową, wydobyć właściwie ze wszystkiego, bo ty tak samo wydobywasz kształty tych zwierząt z pienka. Ja widziałam, jak ty rzeźbisz. 3/4 mojej rzeźby to jest gotowa natura. Tak, ale postępujesz według mnie zgodnie z tym, co powiedział Michał Anioł. Gotowa rzeźba znajduje się w kamieniu, tylko ją trzeba wydobyć. Tylko trzeba Michała Anioła, tak, żeby ją wydobyć. Tak. Może też być wilkoń. Niech będzie. A teraz właściwie po obejrzeniu tych wszystkich cudownych książek i rozmowach o tym, kto jest mistrzem, jak staje się mistrzem, jak zrobić dobrą książkę, jakie do tego prowadzą drogi, to jeszcze istnieje takie coś, jak ją sprzedać. Można ją sprzedać bezpośrednio wydawcy i ty oczywiście nieraz to robiłeś, ale też można spotkać się z wydawcą i w ogóle spotkać się z książkami na targach. Bolonia to jest miejsce takich spotkań. Ja wielokrotnie ze studentami jeździłam na targi do Bolonii i pokazywałam im właściwie, jak można wykorzystać tą okazję do spotkań. Bo nie tylko można na targach w Bolonii zobaczyć na przykład wystawę Elbrucha albo wystawę Wilkonia, oryginałów i inne tego rodzaju wystawy. Można zobaczyć to, co się dzieje we współczesnej ilustracji. Temu służy przegląd i nabór młodych ilustratorów i wystawa ilustratorska. I oprócz tego oczywiście te setki stanowisk targowych i księgarnie targowe, które oferują te cudowne skarby i gorące bułeczki na żywo. Ale co ciebie uderzyło w ogóle, bo mnie najbardziej uderza ten obszar spotkań. To, że ja tu widzę Kwetę Pacowską, która rozmawia ze swoim wydawcą, zupełnie żywa osoba i nagle ją zupełnie inaczej widzę. To, że mogę na żywo porozmawiać z wydawcą, ale też mogę porozmawiać z innymi ilustratorami, mogę zobaczyć stanowiska, te stędy takie narodowe, które często są bardzo ciekawe, to co dla ciebie jest fajnego w tych targach, oprócz tej energii? Są dwa targi książki rocznie. Jeden jest we Frankfurcie w Niemczech, drugi jest w Bolonii we Włoszech. Dwa zupełnie różne targowiska. Ja oczywiście bywałem i tu. Preferuję wyjazdy do Włoch z każdego punktu widzenia. Po pierwsze, to prawda, że już potem jest już, oprócz tego, że tam się załatwia te interesy, są kontakty bezpośrednio z innymi wydawcami, czego wydawcy poszczególnie nie bardzo lubią, no ale tak się to jeszcze składało, że ja w swoim czasie miałem kilku wydawców i tych książek w tym czasie, w tych latach 80., 90. i późniejszych powstało bardzo dużo. I te wyjazdy do Bolonii były najmilsze, bo temu towarzyszyły imprezy. Nie mówię o towarzyskich, że to się mierzy na ilość wypitego wina, tylko też mówię o wystawach. Tak. To o wystawach o dużym znaczeniu. Nie pamiętam roku, ale była taka wystawa, gdzie było stoisko polskie. Polska była przedstawiona, dorobek polskiej sztuki książkowej. Obok tego też była moja wystawa indywidualna i jeszcze sobie pozwoliłem na osobiste jakieś wystąpienie, happening w Bolonii, kiedy skracając, miałem przy sobie trzy gęsi, które są częścią składową moich gęsi kapitolińskich. Trzy gęsi przyniosłem. I naturalnej wielkości właściwie. Naturalnej wielkości położyłem obok siebie
i opowiedziałem historyjkę polegającą na tym, że jak to się stało, że według przekazu łacińskiego una dies Fabios ad bellum miserat omnes, una dies Fabios in bello omnes perdidit. Jeden dzień wysłał Fabijczyków na wojnę, jeden dzień wygubił na wojnie Fabijczyków. I potem ja myślałem głęboko, co to się stało, że w ciągu jednej nocy wyginęli Fabijczycy. I znalazłem takie rozwiązanie, że po prostu nie wzięli ze sobą gęsi. Jakby mieli ze sobą gęsi, to by tego nie było. To, co się stało w Rzymie, dlaczego upadł Rzym, bo Nero spalił Rzym z gęsiami i sprowadził z Niemiec owczarki, żeby strzegły Rzymu. I potem, jak Germanie nacierali na Rzym, to owczarki nie chciały szczekać na swoich. I dostało się to Rzymowi, co się dostało Fabijczykom. I dlatego ja, jak podróżuję, tu się kładłem na podłodze, kładłem w trójkącie w trzech punktach trzy gęsi. Położyłem i one się strzegły. I czułem się bardzo bezpieczny. No więc i takie różne właśnie historyjki, takie te happeningi i te potem organizowane również przez organizatorów Targu Bolonii, wyjazdy takie uzupełniające, poznawcze, poszczególni wydawcy jak Nordsid, Brygid Siljański i jej mąż Damian tworzyli takie po prostu wyprawy w teren, w pejzaż, gdzie się miało kontakt z architekturą, z przyrodą, jednocześnie się mówiło stale o przyszłych projektach wydawniczych. Ale ty jeszcze poruszyłeś tutaj taki fajny wątek, bo z tobą można w nieskończoność budować te wątki, ale ten wątek jest też ważny, dlatego że ja niejednokrotnie widziałam Wilkonia w akcji, czyli Wilkonia Happenera. Dlatego, że Wilkoń właściwie jak cokolwiek robi, niezależnie od tego, czy to są warsztaty z dziećmi, to jest pewnego rodzaju, no happening to jest najlepsze określenie, dlatego że ty nie po prostu pokazujesz, jak się robi rybę albo jak się robi pawia, tylko ty z dziećmi prowadzisz taką grę i w ogóle z wszystkimi uczestnikami, bo nie tylko z dziećmi, często z rodzicami, w ogóle ze wszystkimi. Każdy czuje, że bierze udział w jakimś wydarzeniu. Tutaj prezentujesz swoją sztukę, ale tak naprawdę robisz coś w rodzaju takiego wyjścia w przestrzeń, ale nie tylko przestrzeń ekspozycyjną, ale też przestrzeń widza jako takiego, że ty właśnie mówisz po łacinie, opowiadasz o tym, jak było kiedyś. U ciebie to tak jak w życiu, wszystkie wątki się łączą, tak jak w twoich książkach. To nie ma rozdziału, bo twoje książki często, może o tym żeśmy nie powiedzieli jeszcze, ale tu jest okazja. Ja odczuwam to, że twoje książki w jakimś sensie są autobiograficzne, ale nie w takim tanim, to nie jest taki tani autobiografizm, tylko to jest taka normalna cecha wszystkich pisarzy, wszystkich twórców, jak ich życie przesącza się do ich twórczości, jak ich spotkane osoby, spotkane zwierzęta, spotkane doznania, które ich dotaczają, przesączają się do tego, co oni robią, do ich twórczości, ale też do tego, jak oni o tym opowiadają. I ja mam wrażenie, że może dlatego też jesteś taką osobowością, że umiesz robić te transfuzje. Te transfuzje z realnego życia do swojej przestrzeni sztuki, ale też do tego, jak o tym mówisz. Drugim moim happeningiem w Bolonii to były przygody z kaczuszkami. To jest sfilmowane. Tam ten cały epizod jest tam w Bolonii sfilmowany. Mianowicie Małgosi mojej umierającej w szpitalu na raka każdego dnia przynosiłem po jednej kaczuszce, układałem na parapecie okna. Było tych kaczuszek kilkanaście. Jeszcze z epizodów zabawnych przychodzę do szpitala, Małgosia mówi, ty wiesz co, wszedł dzisiaj lekarz ze swoim asystentem
i pokazuje na parapet i pyta się asystenta, czy ty widzisz to samo, co ja? No bo to nie jest widok powszechny w szpitalu. No właśnie, to też to opowiadam z szacunkiem dla tych ludzi, którzy pozwolili mi to zrobić. No ale te kaczuszki pewnego razu wywiozłem ze sobą do Bolonii i wiozłem je owinięte w bibułkę w kapeluszu, pod kapeluszem na głowie. I zapomniałem o tym na przejściu granicznym i nagle tam w tej bramce radar nagle dzwoni i ja jestem tutaj, wszystko odkrywam, a ten celnik bierze mnie za kapelusz, zdejmuje i co to przemyca. No właśnie, czy ty je przemycałeś? A ja mówię rozpaczliwie, tłumaczę, proszę pana, to nie jest żaden skarb, to są mojego wyrobu kaczuszki, są w tym miejscu to po to, żeby im skarb. Się nic złego nie stało. No więc oni to kupili, oddali mi to i ja potem tam na targach w Bolonii ułożyłem sznur tych kaczuszek, opowiadając, jak to było na przejściu granicznym. Czyli my mamy uwierzyć, że ty te kaczuszki wiozłeś w kapeluszu dlatego, żeby im było bezpiecznie, a nie dlatego, że je chciałeś przemycić, tak? No nie, przemyt tutaj nie miał sensu, ja ich tylko chciałem pokazać, ale żeby im było dobrze, to były w kapeluszu, tak. No widzicie, wilkoń wodzi swoje rzeźby w kapeluszu, małe kaczuszki. No tak.